Siema! Jesteśmy Nenuwar! Siema, jestem Szymon, gram na gitarze. Cześć, jestem Kordian i gram na basie. Cześć, jestem Magda, jestem wokalistką. Cześć, jestem Mariusz i jestem wokalistą oraz gitarzystą. Siema, jestem Raziu, jestem perkusistą. Nenuwar oficjalnie zaczął działać w lutym zeszłego, czyli 2022 roku. Zespół ten powstał z inicjatywy Magdaleny, wokalistki, i mojej, ponieważ znamy się już trochę długo. Trochę dużo. I chcieliśmy razem w końcu coś zrobić, bo gdzieś tam nasze tematy wspólne to właśnie były takie typowo muzyczne i wiedziałem zawsze, że Magda ma talent. Magda wiedziała, że ja też gram w innych projektach, no i chciałem Magdę wdrożyć jakby w granie w zespole. I się udało i możemy dzisiaj tutaj w pełnym już składzie być i nagrywać dla Was ten wywiad. Mimo tego, że zespół Nenuwar powstał w 2022, to z Magdą już w 2020 zaczęliśmy zbierać pomysły, formować je jakby w naszą taką jedną całość, w naszą twórczość. I tak naprawdę podczas całej tej pandemii, bo wtedy był czas, mogliśmy o tym jakby dokładnie pomyśleć. Głos Madzi jest delikatny i właśnie on jakby charakteryzuje, że siedzimy jakby symfonik trochę got, trochę dark, gdzieś tak pomiędzy. No i do tego jeszcze tam gdzieś te przesunięcia wszystkie, metalcore i inne. No i to jest właśnie nasz styl, to jest coś, co nas charakteryzuje tak jakby. Pierwszy teledysk zaczęliśmy nagrywać do Frozen i to jest taka zabawna historia, ponieważ nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak się zabrać, jest to amatorskie wideo. Mieliśmy koncepcję po prostu i jak to teraz nagrać teledysk. Także zaopatrzyliśmy się w dronę, którą zakupiliśmy właśnie w 2021 roku. I pamiętam, że miałam taką koncepcję, żeby to było w lesie, żeby to było takie mroczne. I pamiętam, że żeby to było wszystko takie budżetowe, to sama szyłam sobie strój. Z moją mamą. Razem z mamą od Mariusza. Także ten teledysk był czysto amatorski. Po prostu pojechaliśmy, szukaliśmy, pamiętam, dobrego miejsca chyba przez dobry tydzień, jak nie miesiąc. Nie, no przez miesiąc. Jeździliśmy przez miesiąc po prostu, tak dokładnie, jeździliśmy po różnych lasach, polanach, szukając odpowiedniego miejsca, aż w końcu znalazł się koło Koszęcina bodajże, tak? To była jakaś miejscówka? Podajże koło Koszęcina. Tak, gdzieś około... Lasy koło Koszęcina, tam dokładnie. Bardzo malownicze takie są polanki. Dokładnie. Tak jest. I sytuacja była zabawna, ponieważ nie mieliśmy w ogóle żadnej wiedzy, jak nagrywać. Zakupiliśmy oprócz drona GoPro i myśleliśmy, że będziemy w stanie tym GoPro nagrać cały teledysk, ale nie przypuszczaliśmy, że nie da się po prostu w tym GoPro zrobić takiego obrazu 1.0, tylko jest rybie oko cały czas. I nie umieliśmy tym GoPro nagrać tego teledysku. Dlatego nagrywaliśmy dronem, wszystkie ujęcia z góry, no wiadomo, dron fajnie wygląda, ale wszystkie ujęcia, gdzie Magda śpiewa, stałem z tym dronem po prostu i trzymałem tego drona. Tak. Tego nie wiedziałem. A Magda śpiewała w przyspieszonym tempie, bo zrobiliśmy sobie przyspieszone utwory. I notabene mieliśmy już zmiksowane wtedy utwory, te trzy właśnie z epki Last Goodbye, czy dwa, bo trzeci był w trakcie robienia. Wiem, że Last Goodbye już było zmiksowane na pewno i Frozen też. I zastanawialiśmy się, do czego tu zrobić teledysk, żeby wystartować. No więc wyszło na to, żeby wystartować z Frozen. Jako, że jest to cover, tam myśleliśmy, że po prostu osiągniemy jakieś większe zasięgi, może dzięki temu, że gdzieś po prostu dotrzemy bardziej szerzej. Co się chyba udało, bo te zasięgi naprawdę mamy całkiem fajne, jak na te trzy utwory początkowe. Miksował nam te utwory Marcin Polczyk, którego też serdecznie pozdrawiam. I wracając jeszcze do tego nagrania tego teledysku, to dron ma taki problem, że nie nagrywa dźwięku. Więc kiedy wrzuci się te urywki, te wszystkie sceny, które się tam gdzieś nagrywa, te ujęcia, trzeba było spasować. Nie da się po prostu dopasować dźwiękiem. Tak, musiałeś moje usta spasować.
ja siedziałem przez 3 miesiące i każde ujęcie oglądałem dokładnie, jak Magda śpiewa. I dopasowywałem do każdego ujęcia prędkość do tego Frozen, żeby wyszło to tak płynnie, żeby w sensie, żeby spowolnić te wideo. No i była to monotonna trochę praca, ale jednak się udało. Ja mam ogromny sentyment do tego teledysku. Ja wiem, że ten teledysk może nie jest idealny pod kątem wizualnym i w ogóle, ale jak na amatorkę, jak na pierwszy teledysk, myślę, że nie jest źle. Na pierwszy i ostatni, bo wiem, że już się tym nigdy nie zajmę. Jeszcze taka jedna ciekawostka z Frozen, ponieważ napisałam scenariusz do tego teledysku, jak już wcześniej wspomniałam, uszyłam sobie właśnie strój własnoręcznie razem z mamą od Mariusza i tam miałam taką postać osoby, która odrzuca miłość tej głównej bohaterki i narastał problem, kogo wziąć do tego teledysku. I padło na moją rodzinę. Krystian, pozdrawiamy serdecznie. No, także dostał po prostu maskę i tylko pytał się, co ma robić. Ja mówię, masz tylko stać. A on, i to tyle? Zdziwiony bardzo jego wielką rolą w tym teledysku, no ale no niestety. No. Jeszcze pamiętam taką jedną anegdotę, że w sumie już mieliśmy jakby cały zarys tego pomysłu, jak to ma wyglądać, ale tam jest taki bridge, gdzie gra, to zaraz jest przed solówką, gdzie gra tylko orkiestra i nie wiedzieliśmy jakby jak tą historię pociągnąć dalej. No i pojechaliśmy nad wodę gdzieś tam nad jakąś rzeczkę, pamiętasz? Tak. Pojechaliśmy nad rzeczkę, nagrywałem tam jakieś landscape'y, ujęcia jakieś tam z góry i tak spontanicznie w sumie wyszło z tym z kluczem, tak? Tak. Z tym kluczem, żeby to tak kiczowato wygląda. A tam narasta po prostu te emocje, jak ten klucz wpada do tej wody. Magda taka, się taki mi się obraca, taka tak, skakowana. Tak, też to się śmiać zawsze chce. Jak Magda tak. Raz patrzymy, bo jak go patrzy. Niestety moje umiejętności aktorskie nie pokazały się zbyt dobrej strony. Oskar. Wtedy wynikło tak. Po prostu, że do teledysków jakiś z historią potrzebujemy po prostu dobrych aktorów. Chociaż my tu jeszcze nie próbowaliśmy, zobaczymy. Może... No zobaczycie, jakie to jest łatwe, kurde, się przed kamerą. Może. I też właśnie jedynym problemem było to, jak osoba, z którą właśnie nagrywałam, myśmy się cały czas po prostu śmiali i bardzo trudno w ogóle było zachować tą powagę, zwłaszcza, że tutaj Krystian był w tej masce i on coś do mnie gadał, jego nie było widać i cały czas się rozśmieszał i tylko było Mariusz, Magda skup się, ale no nie szło po prostu, No także też w ogóle mieliśmy taki pomysł, żeby tą rzeczkę troszeczkę rozwinąć, ponieważ w ogóle to miała być cała taka scena, że ja wychodzę z wody całkowicie i graliśmy nawet tym GoPro nieszczęsnym, nagrywaliśmy na Pogorii w Dąbrowie Górniczej. Pod wodą, tak. To mamy, było bardzo, mamy jeszcze tak, te ujęcia. Mamy jeszcze te ujęcia, z ciekawości możemy również je załączyć. Także ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego na poczet tego klucza. A to dlatego, że ta rzeka, którą pojechaliśmy zakrywać, miała 20 cm głębokości. I to by tak dziwnie wyglądało, jakby Magda wychodziła całą mokrą. Tu niby, że się topi, jak syrena potem... na plaży. Tak, a tu potem ujęcia, że no po prostu widać dno i to tak jest 10 cm, nie? Wszędzie. No i to po prostu dziwnie wyglądało. Tak.
Z teledyskiem do Last Goodbye było tak, że też szukaliśmy miejsca, szukaliśmy aktorów, bo też mieliśmy bardzo rozbudowany scenariusz. Bardzo rozbudowany. I ten scenariusz był bardzo fajny. Ja uważam, że miał bardzo fajny potencjał i został ten potencjał fajnie przedstawiony w teledysku. Teledysk nagrywał nam Bartek. Pozdrawiamy serdecznie. Aktorami był mój kumpel z dzieciństwa i w sumie no, bardziej z dzieciństwa, bo teraz tak się rzadko widujemy, Marek. Też pozdrawiam. I Wiktoria. Która robiła nam sesję. Która robiła nam pierwszą sesję na Świetlańcu. Pierwsza zimowa. Tak jest, ludzie się dziwnie patrzyli na nas wtedy. Myśleli, że Darek to ksiądz. Myśleli, że Darek to ksiądz, tak. I przychodziła taka pani, przyszła do Darka. Starsza pani. I mówi, szczęść Boże, proszę księdza, coś tam. Naprawdę. Jakieś błogosławieństwo. Tak. Zresztą można nawet dołączyć zdjęcie. Dołączymy zdjęcie, możecie sobie zobaczyć. No i się okazało, że Wiktoria ma naprawdę bardzo fajny content na Instagramie. Wam podlinkujemy i polecamy serdecznie sobie zobaczyć, bo na Facebooku też, bo naprawdę robi bardzo fajne klimatyczne zdjęcia. A Bartek właśnie Lach Galahad, on się ogłaszał, że szuka właśnie jakiegoś zespołu, żeby po prostu do swojego portfolio nagrać teledysk. No i tak się złożyło, że się zgadaliśmy po prostu, on potem tam posłał do tego swojego Instagrama i ja byłem po prostu w szoku, co ten człowiek robi, też jakby, zobaczcie. I okazało się, że oni się ogólnie znają, a Bartek właśnie Lach Galahad jest z Chorzowa, jest obok nas. Tak, i w ogóle się wszystko złożyło, że Wiktoria, my z Bytomia, Wiktoria z Bytomia, a znaleźliśmy ją na Instagramie przypadkiem. Tak. Bartek z Chorzowa, no bo on ma taki bardziej content takiego wampira. I co idealnie pasuje do naszej charakterystyki. Tak jest, muzyki. Tak. I najlepszy był Bartek tutaj. Akcja z czosnkiem. I niby sobie żartowali, ale stwierdziłem, w takim razie wezmę wasze żarty tak dosyć na serio i zrobię jakieś naszyjniki z czosnku. Szybko się Darek zorientował, że coś mu nie gra. Coś mu nie grało w tym momencie. A wierzcie, że naprawdę musiało jakby ten zapach się rozprzestrzenić po samochodzie, bo bodajże tam miał chyba nawet dwie choinki te zapachowe. Tak, dwie sekundy już. Nic to nie dało, nie? No i znaleźliśmy miejsce o nazwie Perła Żeliszowa. To jest takie miejsce, nie, to jest za Wrocławiem. To było godzinę za Wrocławiem, to jest za Legnicą nawet. No. To jest gdzieś obok Bolesławca. Prawie pod Niemcami. Tak. Tam był kościół ewangelicki i właśnie jest taka fundacja, która właśnie chce odnowić ten budynek na poczet takich kulturalnych różnych wydarzeń. Oni tam już organizują koncerty, też sobie możecie zobaczyć. Perła Żeliszowa się to nazywa, no i tam to nagrywaliśmy. Bardzo takie fotogeniczne miejsce. Dobra, brak siostry. Ale to fajnie wygląda na tym GoPro. Siema. Siema. Odpalone. Gdzie jesteśmy? W Żeliszowie. Co tu robimy? Przyszliśmy na mszę. No i też bardzo pasujące gdzieś tam do naszego tego kontentu całego. Co ciekawe, były trzy miejscówki do wyboru i w jednej z nich, którą chcieliśmy wybrać, grało Decapitated. Tak, w tym samym roku. Tam było z Tatianą. To było ciekawe przeżycie. Super teledysk, super w ogóle współpraca z Bartkiem, bo to nagranie się składało jakby z trzech dni. My trzy dni nagrywaliśmy ten teledysk. No wszystkie te jakby momenty z tego teledysku, które są na zewnątrz kościoła nagrywane, są nagrywane przy kościele w Chorzowie. Tak. Największym problemem było to, jak nagrać jakiekolwiek urywki na cmentarzu, ponieważ jeżeli ktokolwiek by nas zauważył, to pewnie by nas wziął za satanistą, w związku z tym szukaliśmy jakichkolwiek opuszczonych cmentarzy. Najlepiej jeszcze gdzieś był kościół w okolicy i właśnie natrafiliśmy na... W sumie Bartek nam podsunął tą miejscówkę w Chorzowie i tam właśnie na szczęście okazało, że nie było nikogo, jak nagrywaliśmy scenę przy grobie Firera. Tak, bo to stare po niemieckie po prostu groby, nagrobki. I to był trzeci dzień, bo drugiego dnia nagrywaliśmy na polu takim i to się nazywa kocie łączki. Pamiętasz, jak to się nazywało?
między Radziąkowem a... Tak? No, gdzieś tak. Altanowskimi Górami i Bytomiem, tak? Gdzieś na... gdzieś na po środku, bo trzy się łączyły, to pamiętam. Tak, tak. No i tam nagrywaliśmy teledysk, w którym grała też siostra od Szymona, Magda koleżanka i Wiktoria też. No i tam były te sceny z tymi lampionami, które możecie zobaczyć w teledysku. Też bardzo fajny pomysł, mi się podobał osobiście. Ale było zimno. Było tak, bardzo zimno. Później się zimno zrobiło. Ale potem pojechali na burgera i już było fajnie. Wszystkie dni, które kręciliśmy, było przeraźliwie zimno, ponieważ to był marzec. Czemu się lepiej przygotował już rozgrzać na tym dworze, a zwłaszcza jak myśmy musiały w tych sukienkach takich cienkich hasać po tych chaszczach, to też był problem, żeby się troszeczkę rozgrzać. Teledysk Flatter nagrywaliśmy, jak możecie zobaczyć, na pustyni. Błędowskiej. Pustyni Błędowskiej, choć mój kolega z pracy się pytał, czy musiałem brać urlop, żeby jechać do Egiptu. Nie, no byliśmy w Egipcie. Nagrywać teledysk i wrócić. Jak to w ogóle się odbywa, że przewieźliśmy lewusy? W ciągu jednego dnia. A to pustynia Błędowska tam za Dąbrową Górniczą. Tak jest, za Dąbrową Górniczą. I też bardzo miło wspominam. Ponieważ zdecydowaliśmy się, że będziemy współpracować z Andrzejem, którego też serdecznie pozdrawiamy. I mieliśmy do wyboru albo rano, albo wieczorem, ale wtedy, bo to w lipcu nagrywaliśmy. W czerwcu, 30 czerwca dokładnie. Tak, nagrywaliśmy to w czerwcu i wtedy było chyba tak, że wieczory były bardzo burzowe. Tak, i było padał, ryzyko po prostu, że było i nawet tego dnia padał deszcz. Deszcz. Tak, bo byliśmy na basenie, z tego co pamiętam. Ja pamiętam, że wtedy się jeszcze pytałem cały czas, czy będzie lało, bo tak, bo prognoza pogody chcieliśmy jechać. Tak, pokazywała cały czas deszcze i burze, nie? No i dobrze, że zrobiliśmy tak, że pojechaliśmy z samego po prostu rana, rano. Godzina trzecia, chyba żeśmy wyjechali, czy czwarta? Tak. Możecie też, wschodzie słońca, nie? Możecie też sobie zobaczyć w sumie vloga naszego pierwszego making of z tego teledysku, bo zrobiliśmy takowego. Nawet zabawny wyszło. Jakość może nie najlepsza, bo nagrywane tym GoPro, które kupiłem do Frozen, aczkolwiek... widać obraz po prostu. Antyreklama i słychać dźwięk. Tak. Przez to, że 8 kolejnych vlogów też nagrałeś GoPro. To będę na tej pustyni w tym samym czasie stały jakieś wigwamy. Tak. I okazało się, że to jest tipi. Nie wiem, czy to w modę to tipi kręciło. To model, wtedy tak. Chyba top model też tam kręcił. Ale to było po drugiej stronie, to było bardzo daleko. Ale było i widać. No tak. Jakieś budynki tam, wiecie. O 4 rano. Śmą z lornetką. Z lornetką stałem. Zaczęliśmy tam w ogóle chyba nagrywać o godzinie 5 jakoś. Tak, jakoś 5. Niektórzy z nas nie szli spać w ogóle, nie? No, bo Bartek tam po 8 kawach czy po 10, ja nie pamiętam. Jak zwykle. No, a później biegałem po tej pustyni. No, bez koszulki, udawając słoneczny patrol. Właśnie, słoneczny patrol. To możecie zobaczyć w naszym vlogu, zapraszam. Właśnie, zapraszam. Będzie. Tak. No i ogólnie też bardzo fajnie się kręciło. Bardzo sprawnie to poszło. Tak. Też fajne było. Dwie godziny? Tak, bardzo fajne było, a ujęcia są piękne. Takie. No. Potem już było tak potwornie gorąco, no, że. Nie dało się wytrzymać. Tak, w ogóle sam pomysł nagrania tego, no to na miejscówkę wpadłem ja, bo pamiętam, że z poprzednim zespołem chciałem nagrać tam teledysk. Ale ja też planowałem kiedyś gdzieś nagrać właśnie z na jakiejś pustyni. No. I nagle pustynia Błędowska. No i pojechaliśmy. Fajnie, pojechaliśmy. Jeszcze taka anegdota tutaj
zważywszy na to, że mówią, że Kordian jest podobny do mnie. Kordian nie grał wtedy jeszcze z nami w zespole, w ogóle go nie znaliśmy. Dobra, jak dołączyłem do Nenufara gdzieś w okolicach sierpnia, wysłałem mojemu tacie teledysk właśnie z Flat Earth'a, gdzie tutaj Mariusz śpiewa i bardzo dobrze go tam widać. No i mój tata no ogólnie nie słucha takiej muzyki za bardzo, nie jest na jego klimaty, no ale dzwoni do mnie i mówi, że no synek, fajnie ten zespół, ale od kiedy ty śpiewasz? Od kiedy ty grasz na gitarze? Kiedy w ogóle nagraliście ten teledysk? Tato, wczoraj. Tato, nie mam w tym teledysku. To jak to? To nie ja. No i tak wiem, że jesteśmy podobni. Tak, słyszeliśmy już. Ty się nas nawet pytali, nie? Czy nie jesteśmy braćmi już. Tak, ale moja babcia też was tak pomyliła ostatnio, jak pokazywałam jej zdjęcia z koncertu, mówi, ty, ale to jest Mariusz? Ja mówię, nie, to jest Kordian. Ale na pewno to nie jest Mariusz. Bracia Koala. Tak. Bracia Golec. Bracia Pierdolec. Musiał. Ale mnie też korciło. Historia składu Nenufara, no to w sumie zespół nie istnieje jakoś specjalnie długo, więc i członków zespołu też nie było wielu. I mam nadzieję, że w takim składzie tutaj będziemy siedzieć za 15 lat w naszym Nightlinerze na 50. już trasie z Within Temptation i z innymi zespołami. Gdzieś na przykład w Skandynawii może? Albo gdzieś w Stanach? W Stanach. Fajnie. W Stanach. No. W Stanach, no. Road 66. Tak, tak. W każdym razie powoli do celu dążymy. Na początku współpracowaliśmy z Darkiem i z Magdą, bo tam już kiedyś chcieliśmy coś tak wspólnie myśleliśmy zrobić. Myśleliśmy o tym, żeby założyć projekt folk metalowy, jednakże w naszej okolicy bardzo trudno było znaleźć muzyków, którzy grają na tych specyficznych instrumentach, jak na przykład lira korbowa. Mając zamysł tego projektu folk metalowego, właśnie znaleźliśmy Bartka, wyszukaliśmy go przez internet. Nie widziałem się wtedy z nim na żywo i w sumie tak było, że gdzieś jakoś ten kontakt utraciliśmy. I w sumie zaniechaliśmy w ogóle ten projekt, jakby folk metalowy, i to wszystko ucichło. To był rok 2019? Chyba tak. I nic nie stworzyliśmy totalnie, po prostu mieliśmy zamysł, no i to jakby nie wypaliło. Następnie przyszedł ten rok 2020, tam zaczęliśmy z Magdą już sobie ogarniać i planować. W międzyczasie gdzieś tam Darek do mnie napisał, czy bym mógł w Afternoonie w jego zespole tam na chwilę na wokal wejść, bo mają jakiś koncert, ja się zgodziłem, zagrałem. No i jakoś z tym Darkiem tak się zgadaliśmy, że postanowiliśmy wtedy zrobić coś razem tak konkretnie. Ja mówię, że mam pomysły, fajnie ten tego. I Darek był wstępnie zainteresowany byciem gitarzystą w projekcie Nenufar. Finalnie okazało się, że został basistą, bo nie umieliśmy żadnego znaleźć. Poświęcił się chłopak. Znaleźliśmy Szymona i to było w 2021 roku. To było w październiku. I też właśnie pisaliśmy ogłoszenie, że szukamy gitarzysty. I Szymon wtedy się zgłosił, powiedział, że jest chętny, zajarał się, bo już mieliśmy wtedy... Wysłaliśmy Last Goodbye, Flat Earth i Frozen. Pomiksowane już. Tak, te trzy kawałki, bo mi tak samo. Czyli trzy kawałki już pomiksowane wysłałem Szymonowi. No i... A wtedy zrobiłem największą decyzję w życiu, rzuciłem poprzedni zespół i przyszedłem. Trzeba było iść dalej, trzeba było płynąć. Mam nadzieję, że znowu tego nie zrobisz. Że nie starasz się. Tak. No i przyszedł Szymon do zespołu. Graliśmy z samplami, bo Darek był basistą. My byliśmy na gitarze, na wokalu. Magda też, ja wspomagałem.
No i graliśmy przez jakiś czas tam, ogarnialiśmy sobie te projekty, bo już brzmienia. Te projekty były, brzmienia tam jakby... jakieś sklejaliśmy tak naprawdę. W sensie większość kawałków już mieliśmy. I jakby w trakcie dalszej tam współpracy i w ogóle, no ja się starałem gdzieś tam te pomysły w domu realizować, które miałem w głowie i potem tu chłopakom przynosić, no i z tego jakby powstał nasz całokształt, który mamy na płycie, który będziemy wydawać i który będziecie mogli usłyszeć już niebawem. I od stycznia doszedł do nas. Tak. Tak. Od stycznia, w grudniu już ci pisałem, pamiętam, bo tak, wtedy miałem fuszkę na choinkach. Też wysłałeś mi materiał właśnie na epkę, te trzy kawałki. Tak, tak. Pamiętam wtedy, ja byłem świeżo po zakończeniu kwarantanny. I właściwie to dopiero co do pracy wróciłem po właśnie tej dłuższej przerwie i dałeś mi chyba 2 tygodnie wtedy na naukę. Tak, tak, tak. Tak, a to jeszcze były tam, bo to był grudzień, to był czas przed świętami Bożego tak. Narodzenia. Tak, i po Nowym Roku się spotkaliśmy. Tak, tak, i właśnie wtedy byłem zdziwiony, kurde, trochę mało czasu mam te 2 tygodnie, bo wiadomo, tam święta, trzeba ogarniać wszystko. I tak dalej, no ale... Jakby... A też całkiem nowy styl, bo Bartek nigdy nie grał metalcore'u. Ja bardziej miałem do czynienia z thrash metalem, bardziej też takich lżejszych to wcześniej, hard rockowych klimatach się obracałem. No jednak wtedy, jak w Nenufar zacząłem grać, nie, w sumie to wcześniej, w progresywnym jednym zespole, no to wtedy pierwszy raz grałem na podwójnej stopie. Ale tylko pojedynczej używałem, nie trzeba było z podwójną się męczyć, bo no tak, jak mówię, lżejsze klimaty były, nie? No, ale kurczę, naprawdę byliśmy zaskoczeni, bo już mieliśmy potencjalnie pełen skład, bo był i basista, i ja z Szymonem, Darek, no i Bartek przyszedł i my na pierwszych 2 próbach praktycznie ogarnęliśmy Last Goodbye i Flat Earth, pamiętam. Tak. Mhm. Bardzo szybko Bartek... nam przychodziło w ogóle oswajanie się z tymi kawałkami i ich jakby robienie i... To doprowadziło do tego, że w kwietniu... 29 kwietnia wyszliśmy pierwszy koncert zagraliśmy. No. Bardzo szybko. Już mieliśmy wtedy 8 kawałków ogarniętych tak na... Mam setlistę z tamtego dnia. 100% mieliśmy tak. Ogarnięte i szczerze powiedziawszy, no wiadomo, pierwszy koncert zawsze weryfikuje pewne jakieś tam niedoskonałości. Trema jakaś taka trema. Na początku. I pamiętam, że były tam jakieś pomyłki, ale generalnie wszystko wyszło zarobiście, nie? Że nie było tam po prostu jakichś takich większych wpadek w ogóle praktycznie. No oprócz tam, no bo byliśmy trochę tak słabo nagłośnieni moim zdaniem, ale też specyfika tego klubu nie pozwalała na więcej. Ale była pozytywną akustyka takiego, taką miejsca. Rzeczą dużo było, publika. Że bardzo dużo przyszło naszych znajomych. Tak, tak. Koszulki mieli wszyscy. Tak, dokładnie. Już po niektórych zaopatrzyliśmy nasze koszulki z logiem Nenufar. Mieliśmy także, baner już wtedy. Tak, dokładnie. Mieliśmy baner. I chyba z około 40 osób przyszło na nasz koncert i naszych znajomych. Była moja perkusja i jeszcze na centrali był napis. Tak, właśnie Nenufar też. Myśmy tak przygotowali, był profesjonalny już pierwszy koncert. Fajnie, tak. Fajnie. I potem poszło już lawinowo, bo tak. W 2022 roku zagraliśmy łącznie 11 koncertów. To jak na rok, w którym zespół debiutuje jakby i wychodzi do ludzi, jest naprawdę dobrym rezultatem, naprawdę. I to też nie były takie koncerty gdzieś jakby wszystkie w takich małych klubach, gdzieś tam z okrojoną publiką. Dobry wieczór, Radnicą! Bo już graliśmy... Na przykład na festiwalu jednym. Tak, ale tak, tak, ale to już pomijając ten festiwal, no to 5. koncertem naszym było na przykład granie już z Michałem Stawińskim, Oberschleizen, z Kloster Keller i z takim białoruskim zespołem Znicz. Na Kupalskim Kole. To był w Leśniczówce i to był ostatni koncert Darka, naszego basisty. On nam oznajmił, że niestety z powodów tam prywatnych musi opuścić niestety zespół. No wiadomo, że my nie mamy jakby na to wpływu w ogóle, więc no musieliśmy się z tym pogodzić tak czy inaczej i się pogodziliśmy, no i zaczęliśmy potem mieliśmy przestój, bo graliśmy
W Gotyku w Bytomiu graliśmy, no, lokalnie bardziej w Mysłowicach. Właśnie dwa razy, bo graliśmy na Srogim Graniu i graliśmy jeszcze w Schronie Muzycznym, pamiętam. Tak, w Leśniczówce, w Chorzowie. I jeszcze gdzieś graliśmy. I w Karbie to był. W Karbie początek. Nie? No, no, w każdym razie 5 koncertów z Darkiem zagraliśmy i... Potem było chwilowy przestój, potem, którym... bo to było w lipcu. Tak. To było w lipcu. I w międzyczasie też robiliśmy kolejne kawałki, żeby też wykorzystać ten czas na poszukiwanie basisty. Zastępcy, no. Tak, dokładnie. Także daliśmy kolejne ogłoszenie, wtedy skutkiem takim, że no niestety, ale nie znaleźliśmy nikogo. Ale później daliśmy kolejne ogłoszenie i znowu z takim dosyć średnim skutkiem, no, aż w końcu Mariusz desperacja zaczął pisać po ludziach. Po prostu szukał wszystkich basistów, tak, jakiś na jednym z no kutach. I znalazłem, ja tam dokładnie, znalazłem kilku, znalazł swojego brata bliźniaka. No, ogólnie było tam kilku kandydatów, natomiast spojrzałem na Kordiana. Zobaczyłem w nim siebie. Spojrzałem na Kordiana. Mamo, mamo! Zrobiło mi się go żal. Mamo, czy ja mam pracę? Co ja tu robię? No i wybraliśmy Kordiana. No, pierwszy Kordiana koncert to myślę, że... 30 września. Powiesz sam... Tak, jaki miałeś odczucia? 30 września w Krakowie. Ze ścianku. A, właśnie. Ścianku. Tak. Gdzie nam wywaliło jeszcze te sample. Sample. Tak, więc trzeba było kroić na szybko setlistę. Znaczy, nie było. Mieliśmy tam chyba 8 kawałków, a zagraliśmy 5, więc nie aż tak bardzo. Mieliśmy pół godziny ogólnie na scenie i akurat zmieściliśmy tej czatówce. To też był koncert graliśmy z Kloster KR. Tak, także pierwszy koncert Kordiana od razu. Właśnie z waszym szukaniem basisty był tak, że ja widziałem wasz post parę razy na tych grupach. Miałem takie, że no... Wstydziłeś się. Znaczy nie, było spoko, ale Mariusz pisał, że wiesz, że tu swój sprzęt i tak dalej, ja mówię, kurde, tak nisko grają. Jakby nie miałem wtedy ani basu pięciostronowego, ani za dobrego pieca, więc mówię, nie no, nie będę się tutaj wygłupio marnował czasu innym. I dopiero jak napisałeś, stwierdziłem, że no dobra, no to okej. Okay, dobra, prosił. Spróbuję. Pierwsza próba, ale to nie jest tak, że ja dla was specjalnie kupiłem ten bas, to był tekst, który usłyszałem i to było takie, dobra. Tak, a ja miałem takie, że przeglądałem netę i mówię, jaka fajna pięciostronówka, mówię... chwilówka. Santander, halo? 3000 poproszę. Ja wiem, że są 666% w skali roku. No, takie życie muzyka jest. Ale generalnie no, Kordian kupił potem tam jakiś sprzęt. Tak, mamy możliwości, jakie mamy, aczkolwiek wydaje mi się, że mamy całkiem dobre sprzętowe możliwości. Chcielibyśmy, wiadomo, z czasem jeszcze się rozwijać, jak chyba każdy zespół, któremu zależy na tym, żeby grać. A nam zależy na tym, żeby grać regularnie, często, a najlepiej za granicą. To za granicą, tak, rozwijać się bardzo i po prostu no, cel mamy taki, żeby grać. No i Kordian zagrał już do końca roku z nami 6 koncertów, łącznie tam z Kloster Kellerem 3, bo mieliśmy tak. Przyjemność grać tam na tej jesiennej trasie. Oni tam mieli 30-lecie płyty Blue, a bardzo też mili ludzie. Tak samo zespół Horta, z którym też się poznaliśmy. Pozdrawiam Horta serdecznie. Jacek pozdrawiam. Będę śpiewał Disneya. No i tak się potoczył ten rok 2022, a w tym roku plany mamy potężne i się szykują pierwsze wyjazdy już za granicę. Mamy nadzieję, że nam to wszystko pójdzie dobrze. Przysłowiowo, w cudzysłowie, pyknie. No i w tym roku też wydajemy płytę. Już naprawdę ta płyta jest jakby w takim zaawansowanym stadium produkcji, bo my już ze swojej strony mamy wszystko ponagrywane, teraz tylko i wyłącznie mix mastering, który już gdzieś tam otrzymujemy. Frank, którego też pozdrawiam. Bardzo. Z Austrii. Tak. Frank z Austrii. Cheers, Frank. Greetings from Poland. Yeah. No i Frank też tam współpracował właśnie z Visions of Atlantis, taki zespół symfonik-metalowy. Dlatego też postanowiliśmy się jakby podjąć współpracę z nim. Chcielibyśmy też podpisać kontrakt z jakąś większą wytwórnią, także w przyszłości po prostu mamy ogromne plany i mam nadzieję, że to się tak naprawdę wszystko spełni. Dokładnie, wiadomo, jeszcze długa droga. Dla nas najważniejszy jest jednak odbiorca i my szanujemy odbiorców i chcemy też po prostu nie tylko, żeby to wszystko dobrze brzmiało, bo wiadomo, brzmienie jest najważniejsze, ale też chcemy i
dawać bardziej taką sztukę, takie show. Wizualnie. Żeby to wizualnie wyglądało i po prostu dla nas jest to bardzo ważne, a wiadomo, no niestety wszystko kosztuje, wszystko w swoim czasie, na razie dokładamy do interesu tylko i wyłącznie. Aczkolwiek mamy nadzieję, że w końcu się gdzieś to tam zacznie zwracać kiedyś. No ale robimy to, bo to lubimy i po prostu ciśniemy cały czas jakby na 100%, a nawet i więcej. Miesiąc. Zarywając nocki, robiąc muzę i planując wszystko, gdzieś tam się rozwijając, no i mamy nadzieję, że ludziom się to podoba. I... Ja nawet widzę, że się ludziom to podoba, tak. ponieważ ludzie nam naprawdę bardzo kibicują i staramy tak, się też być... Znajomi i tak naprawdę nieznajomi i osoby z zagranicy wielokrotnie nam po prostu komentują, czy to na Facebooku, czy również pod naszymi teledyskami. I też się pytają, kiedy płyta, trzymają kciuki. Tak, że pytają, kiedy zrobimy trasy, na przykład gdzieś tam w jakimś mieście w New York, nawet jakiś gościu tam nam napisał. A ktoś z Australii pisał, ktoś tak, ze Stanów, z Niemiec. Tak. Może było coś też napisane, nie? Czyli także na północy Polski zagramy. Także zaczyna się robić fajnie. No w tym roku planujemy już... na pewno grać po całej Polsce, jak tylko to będzie możliwe. A w przyszłości co będzie, no tego nie jesteśmy w stanie w ogóle nawet przewidzieć, bo... Gdzie trafimy? Bo nie przewidywaliśmy w 2021 roku, zaczynając grać koncerty, że będziemy mieli 11 koncertów, a tym bardziej połowa z tych koncertów była dla dużej publiki i po prostu... I nie było koncertu chyba, może w tym schronie muzycznym jednak. Ale tam też był tłum, no czasem no nie było takiego miejsca, gdzie nie było tam więcej niż normalnie ludzi na koncertach, bo ja też gram już jakiś czas i po prostu wiem i widzę, ile jest ludzi na koncertach. Tak. I ja po prostu jestem... Pandemii, po prostu zaczyna wszystko odżywać, bo... Ja jestem zachwycony naprawdę tym, że jest taki odbiór. No a teraz jest troszeczkę ich mniej, ale i tak mimo wszystko na naszych koncertach pojawiają się dosyć nawet spora grupa ludzi. No, a Legnica to był szalony. No, Legnica była szalona. Zwłaszcza, że podczas jednej z piosenek po prostu nam prąd wywalił. Akurat na solo. Akurat na solo. No, chyba nie raz, nie? Czy na nas raz. Posterkeller 5 razy mieli awarię prądu. Tak, ogólnie, my ogólnie się tam wszędzie zgłaszamy i jest nas dużo wszędzie, jakby w sensie chcemy grać po prostu jak najwięcej. To jest coś, co chcemy robić w życiu i jakby wkładamy w to 100% siebie i jakby wiążemy swoją przyszłość właśnie z tą muzyką. Ciężko opisać słowami tak naprawdę, jak nam bardzo na muzyce zależy, także chyba najlepiej po prostu usłyszcie nas na żywo i zobaczcie, jak dokładnie ze sobą gramy. Zapraszamy na nasze koncerty, bo w tym roku będziemy grać po całej Polsce i nie tylko po Polsce. Mamy nadzieję, że za granicą też jak najwięcej uda się zagrać, choć w dużej mierze zależy też od naszych finansów, no bo wiadomo, że też transport wszystko kosztuje, ale będziemy robić co w naszej mocy, żeby grać jak najwięcej, bo to jest nasz żywioł. Żeby widzieć te uśmiechnięte twarze. I zapraszamy was, naprawdę zapraszamy was serdecznie do udziału w naszych koncertach. I miejmy nadzieję, że wystąpimy na tym Zew się budzi festiwal. No tak, bo to nagrywamy! Pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się, zespół Nenufar.